Karolina Roszczenko. Witam w kolejnej odsłonie programu Biznes Flash. Dziś między innymi Grupa Azoty Puławy rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, podpisanie umowy patronackiej między Puławskimi Azotami a Zespołem Szkół Technicznych oraz rozmowa z prezesem Grupy Azoty SA, panem Pawłem Jarczewskim. Wspólna organizacja i prowadzenie studiów inżynierskich, praktyki i staże oraz ścisła współpraca badawcza. To tylko niektóre z punktów porozumienia podpisanego między Puławskimi Azotami a Lubelskim Uniwersytetem imienia Marii Curie-Skłodowskiej. 21 czerwca w Puławach najwyższe władze Lubelskiego Uniwersytetu oraz przedstawiciele zarządu Grupy Azoty Puławy podpisali porozumienie o realizacji wspólnych projektów naukowych. Pod deklaracją współpracy swoje podpisy złożyli profesor Stanisław Michałowski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Marian Rybak, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy oraz dr Zenon Pokojski. Ta otwartość władz UMCS-u dla nas była bardzo miłym zaskoczeniem, przez to mogliśmy popracować wspólnie nad profilem tego kształcenia. Otwartość na to, by zatrudniać do zajęć również praktyków życia gospodarczego, czy nawet z innych uczelni, no to dla nas był sygnał, że spróbujmy to zrobić. Na mocy zawartego porozumienia uczelnia i zakład będą ze sobą współpracować w zakresie kompleksowej organizacji i prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku chemia techniczna, a także studiów podyplomowych dla pracowników Puławskich Azotów. Mamy dobrych pracowników, na przykład ze średnim wykształceniem, i trzeba im stworzyć możliwości takiego awansu edukacyjnego, zawodowego, i UMCS tutaj przychylił się do tego, a dla nas to jest rozwijanie pracowników w oparciu o najlepsze kadry naukowe dla potrzeb tego zakładu, Zakładów Azotowych Puławy. W ramach porozumienia strony zobowiązały się cyklicznie organizować praktyki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Będą to również staże wakacyjne dla najlepszych studentów uniwersytetu. Ponadto studenci będą mogli realizować swoje prace dyplomowe i doktorskie na tematy związane z zakresem funkcjonowania zakładów azotowych. Tym wiodącym kierunkiem będzie chemia techniczna. No i jeśli będziemy realizowali tą wizję współpracy z azotami, to będzie także realizacja założeń naszego ministerstwa, naszego rządu, że szkoły wyższe powinny odpowiadać na wyzwania praktyki. Na mocy umowy ma rozwinąć się współpraca badawcza oraz powstać Centrum Kompetencji, którego celem będzie upowszechnienie zastosowania produktów azotowych w rolnictwie. Jednym z przejawów patriotyzmu gospodarczego jest uczciwe płacenie podatków. Dlatego też dziennik Puls Biznesu od 2 lat przyznaje nagrody największym polskim płatnikom podatkowym. W rankingu 100 firm wpłacających do budżetu państwa największe kwoty na 21 miejscu plasowały się zakłady azotowe w Puławach. Z danych wynika, że cała pierwsza setka przekazała fiskusowi ponad 9 miliardów złotych naliczonego podatku. 1 lipca uroczystą konwencją rozpoczęto równocześnie we wszystkich kluczowych spółkach Grupy Azoty program doskonałości operacyjnej. Obok rozwoju organicznego oraz fuzji i przejęć jest to jeden z 3 głównych filarów strategii Grupy Azoty do 2020 roku. Program Doskonałość Operacyjna jest istotnym elementem rozwoju całej Grupy Azoty. Stawia konkretny cel do realizacji – więcej niż 300 milionów złotych korzyści rocznie. Cel ten to nie tylko wymierne efekty finansowe z realizacji programu, ale również potrzeba zmiany kultury organizacyjnej, integracji grupy, budowania zaangażowania i postaw innowacyjnych. Program to też realizacja szeregu inicjatyw, platforma wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy spółkami w grupie. Grupa Azoty to ma 40 firm. Trzonem grupy jest produkcja nawozowo-chemiczna, funkcjonująca w synergii z tak zwanym obszarem wsparcia, na który składają się m.in. pozyskiwanie surowców mineralnych, przyzakładowa energetyka, spółki logistyczne i projektowo-inżynierskie. Razem jest nas ponad 14 tysięcy pracowników.
Razem realizujemy przychody w wysokości ponad 10 miliardów złotych i razem jesteśmy skupieni na dalszym zrównoważonym rozwoju naszej całej grupy. Doskonałość operacyjna ma nie tylko pozwolić na pozyskiwanie wyższych efektów finansowych z naszej działalności, ale przede wszystkim stanowić będzie instrument budowy trwałego zaufania naszych akcjonariuszy, banków i partnerów biznesowych Grupy Azoty. Podczas konwencji grupa najlepszych menadżerów wyłonionych spośród kluczowych spółek Grupy Azoty otrzymała nominację na liderów inicjatyw w 5 obszarach programu: produkcji, logistyki i zakupów, remontów, efektywności energetycznej i funkcji wsparcia. Realizacja programu to stałe wzmacnianie pozycji konkurencyjnej Grupy Azoty na rynku globalnym poprzez wzrost efektywności i wydajności pracy w spółkach grupy. Po 3 latach od podpisania umowy patronackiej między Zespołem Szkół Technicznych a Zakładami Azotowymi przyszedł czas na podsumowanie efektów. Podnoszenie poziomu kształcenia, a tym samym kompetencji pracowników, to ukłon Puławskich Azotów w stronę lokalnej społeczności. Dzięki umowie patronackiej Puławska Spółka co roku zyskuje nowych, świetnie przygotowanych do zawodu pracowników. Zespół Szkół Technicznych w Puławach to dla Azotów strategiczna placówka edukacyjna. Od 2011 roku pracę w Azotach podjęło ponad 200 absolwentów szkoły, a każdego roku około 60 uczniów Zespołu Szkół Technicznych odbywa praktyki w zakładach azotowych. Pozyskujemy doskonale wykształconą kadrę. Bardzo za to dziękujemy dyrekcji i gronu pedagogicznemu Zespołu Szkół Technicznych. Teraz podpisaliśmy aneks do umowy partnerskiej i życzyłbym sobie, żeby te aneksy i ta umowa trwała w nieskończoność, bo bardzo nam zależy na istnieniu Zespołu Szkół Technicznych i oczywiście na tym, żeby tak dobrze wykształceni absolwenci trafiali do zakładu pracy. W ramach umowy patronackiej modernizowane są specjalistyczne pracownie, a najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe. Pracownicy Azotów mogą natomiast korzystać z obiektów sportowych szkoły. Współpraca z zakładami azotowymi to przede wszystkim taki sztandarowy przykład podejścia pracodawcy do szkoły kształcącej zawodowo. Bez dobrze rozumiejącego pracodawcy szkoła zawodowa nie może kształcić na wysokim poziomie. W naszym przypadku pracodawca właśnie rozumie bardzo dobrze potrzeby, wie, czego oczekuje od szkoły. My wiemy, czego oczekuje od nas pracodawca. I tak staramy się kształcić. Model współpracy, jaki funkcjonuje pomiędzy Grupą Azoty Puławy a Zespołem Szkół Technicznych, może śmiało służyć jako wzór do naśladowania dla innych instytucji. Dzień dobry, panie prezesie. Gościmy dziś w Puławach. Mija nam 1,5 roku od połączenia spółek Tarnowskiej i Puławskiej. Jak pan ocenia ten czas? Przede wszystkim to czas dobrze wykorzystany. Transakcja konsolidacji Polskiej Chemii, która w końcowej fazie przejawiła się w fuzji Grupy Azoty i Zakładów Azotowych Puławy, była największą tego typu transakcją w Polsce w ostatnich latach w ogóle. Jedną z najważniejszych. Wykrywał się narodowy czempion, który ma swoją inspirację. Ten rok dobrze przepracowaliśmy. To widać przede wszystkim po naszych wynikach, które w porównaniu do konkurencji wyglądają bardzo dobrze na niełatwym dzisiaj rynku. Po drugie, wykonaliśmy potężną pracę związaną z organizacją całej grupy, stworzeniem kultury, stworzeniem systemu organizacji oraz celów naszego działania w krótkim i średnim okresie, jak również wypracowując ścieżkę dalszej konsolidacji. A jak na tle całej grupy Azoty wypadają Puławy? Dzisiaj Puławy to jeden z filarów grupy, na pewno filar ekonomiczny, ponieważ wyniki Puław są dzisiaj najlepsze w grupie. To nie jest początek, a to nie jest koniec. Wszystkie spółki dzisiaj będą przeprowadzać ten proces modernizacji swoich instalacji, które w ostatnich latach przeprowadziliśmy w Puławach. A więc mamy nadzieję, że nie tylko nadzieję, a mamy konkretne wyliczenia, że ten sukces będzie powielony i wielkość grupy będzie wzmocniona. W sumie dzisiaj grupa wygląda w sposób taki, że każda ze spółek ma dalej swobodę działania w ramach pewnego planu, który jest wspólny dla wszystkich
w ramach celów, które są wspólne dla wszystkich, stworzyliśmy jeden system zarządzania. Puławy w całej grupie są takim centrum biznesu agro, czyli koordynują działania związane z całą działalnością nawozową w grupie, w szczególności w obszarze handlu i marketingu. Tak czy tak, nasze zespoły są dzisiaj wspólne dla wszystkich obszarów i ten model powielamy na wszystkie inne obszary, które funkcjonują w takiej organizacji jak my, potężny koncern. Panie prezesie, duże zmiany w akcjonariacie. W czerwcu rosyjska grupa Akron dokupiła kolejne udziały. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie? Po pierwsze, można było się spodziewać, że Akron dokupił udziały lub miał pewne zobowiązania dotyczące wykupienia udziałów. Stanowisko się nie zmieniło. To samo stanowisko, jakie zarząd grupy Azoty przekazał prawie półtora roku temu, że jest to próba wrogiego przejęcia, nie zmieniła się. Grupa Obrona bazuje na dwóch rzeczach. Po pierwsze, to są rozwiązania statutowe i tu mamy ograniczenie 20% wykonywania praw z akcji. Nawet jeżeli akcjonariusz miał więcej niż 20% poza skarbem państwa, może wykonać swoje prawa tylko do 20%. Drugi to jest budowa wartości. Dzisiaj grupa Azoty jest warta ponad 7 miliardów złotych. Czyli kupienie każdego pakietu kosztuje dużo więcej. Odbywa się dzisiaj dyskusja, która czasami jest niepotrzebna, bo bazuje na złych informacjach, niewłaściwych, niezrozumieniu problemu i całkiem niepotrzebna. Jeżeli ktoś ma plany, to o tych planach nie mówi się głośno. A próba wywołania do tablicy zarządu czy innych uczestników tego rynku nie poprawia sytuacji. Dzisiaj działamy, funkcjonujemy, mamy akcjonariat taki, jaki mamy. Jest on dosyć stabilny. Traktujemy Akron, jak powiedzieliśmy, jako inwestora finansowego. Można powiedzieć, że spółka, która inwestuje z branży drugą spółkę, traktuje tą drugą jako lepsze wykorzystanie kapitału niż własna działalność. Dalej będziemy budować wartość. Nie ograniczamy żadnych naszych działań w zakresie rozwoju, strategii, codziennej działalności. Dalej prowadzimy działania na bazie Fertilizers Europe w zakresie ochrony rynków europejskich przed w ramach procesów antydumpingowych, czyli napływem nawozów z tanich obszarów, przede wszystkim jakim jest Rosja. Jaka zatem strategia na najbliższe lata? W tym roku dokonaliśmy weryfikacji naszej strategii, a w zeszłym tygodniu Rada Nadzorcza przyjęła dokument pod tytułem Operacjonalizacja strategii na lata 2014-2020, w którym to bardzo szczegółowo określamy sobie, jak będziemy robić i co będziemy robić. Są to trzy filary. To są inwestycje, czyli rozwój organiczny. Dzisiaj sam pakiet inwestycji na ten rok w grupie to jest około 800 milionów złotych, a tych projektów mamy dużo więcej. Przełomny kompleks poliamidowy w Tarnowie około i granulację mechaniczną 0,5 miliarda złotych. Za chwilkę ruszą inwestycje granulacji mechanicznej w Puławach, Kędzierzyn, to ciepłownia, inwestycje amoniakalne i nowe produkty również w Policach oraz inwestycje zagraniczne. Jest to szereg działań, które będziemy kontynuować, bo rozwój organiczny daje wielkie korzyści. Drugi element to jest element fuzji i akwizycji. Tu mamy doświadczenie. My wiemy, jak to robić, bo grupa powstała na fuzji i akwizycjach. Ostatnim naszym przejęciem to był Siarkopol Grzybów, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Przed nami bardzo konkretne cele w pewnym układzie czasowym. Trzeci element to jest program doskonałości operacyjnej, czyli taki element, który jest dzisiaj cechą najlepszych firm, dojrzałych firm światowych, nie tylko z branży chemicznej, ale z każdego obszaru działalności, gdzie poprzez zmiany, to są kultura, sam się kulturą firmy, ciągłe poprawa pracy na każdym stanowisku pracy, poprawa pracy w ramach grupy i dostosowanie się do najlepszych benchmarków wewnątrzgrupowych i pozagrupowych. Ten program startuje w tym tygodniu. Chcemy, żeby stał się programem, który będzie wizytówką grupy, jest takim przełomowym dla nas. Te trzy elementy mają stworzyć spółkę, mają stworzyć grupę, która w roku 2020 będzie jeszcze silniejsza, jeszcze bardziej efektywna i będzie bardzo dobrym aktywem w portfelach inwestorów. Dziękuję bardzo za rozmowę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję i zapraszam na kolejny Biznes Flash w sierpniu.